Dobry dzień, Dariusz Zawadzki, dzień dobry. Woźniak. Dzień dobry. Panem się również. Panowie, wracają prosto z Komisji Oświaty. Mamy na koniec lutego sesję Rady Miasta. Na sesji stanie między innymi kwestia związana z przyszłością kołbrzeskich szkół. No i rozmawiałem niedawno ze starostą kołbrzeskim, bowiem były apele, aby na bazie gimnazjum nr 2 powstała jakaś szkoła, być może zawodowa. Starosta jest zdziwiony, on osobiście jest przeciw, więc raczej nic z tego nie wyjdzie. Czas umyka, a się okazuje, że na Komisji Oświaty jednak jest stanowisko Komisji Oświaty, aby gimnazjum nr 2, które miało być jeszcze nie tak dawno wygaszane, taka była opinia, aby zostało. Jacek Woźniak. Nie do końca. Nie do końca? Okay. Po spotkaniach z radnym, z radnymi prezydent przygotował projekt uchwały, jeden projekt uchwały, bo taka była prośba radnych, żeby to był jeden projekt, na którym będziemy pracować. I w tym projekcie również zgodnie z sugestią radnych przewidziano wygaszanie gimnazjum nr 2, czyli nie robienie naboru do klas pierwszej szkoły podstawowej w tej szkole i nie robienie naboru do klasy siódmej w szkole podstawowej w tej szkole. No i dzisiaj na posiedzeniu komisji Ireneusz Zarzycki złożył wniosek i on większością głosów przeszedł, żeby dokonać zmiany w samym projekcie uchwały. Te zmiany mają polegać na tym, że gimnazjum nr 2 będzie przekształcone w szkołę podstawową nr 2 i od razu do tego będzie dorobiony obwód szkoły. My wiemy, jak on ma wyglądać, dlatego że mieliśmy już to przygotowane wcześniej przy innych analizach. I no, z tego obwodu będzie robiony nabór i do klasy pierwszej, i do klasy siódmej, bo to trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to z tym się wiąże, ponieważ cały projekt uchwały jest tak skonstruowany i przygotowany, że klasy siódme mogą być rozbijane według nowych obwodów dla szkół. W związku z tym trzeba się liczyć z tym, że część uczniów, którzy chodzą w tej chwili do szóstki, do trójki, do piątki i do ósemki, będzie musiało przejść do szkoły podstawowej nr 2 do klasy siódmej. No i pierwszaczki z obwodu tej szkoły. Oprócz tego szkoła deklaruje, że będzie prowadziła nabór do klas o profilu sportowym od klasy pierwszej, ale też i od klasy siódmej. I to jest też możliwe do zrealizowania w takim przypadku. Pytanie brzmi tylko, czy radni Rady Miasta w całości ten wniosek Komisji Oświaty przyjmą. Ja tylko powiem jedną rzecz, że jego przyjęcie spowoduje to, bo na komisji o tym była mowa i nawet radny Kalinowski mówił, że gdyby się okazało, że nabór nie wyjdzie do tej szkoły, to on pierwszy będzie głosował za jej zlikwidowaniem. Problem polega tylko na tym, że proces likwidacji szkoły to jest zupełnie inna procedura, inne postępowanie. Musiałoby się to wydłużyć o ponad rok czasu, dlatego że do końca lutego trzeba podjąć decyzję i tak dalej, w formie uchwały rady. A zatwierdza to dopiero potem kurator. No, interesujące posiedzenie tej komisji. Było kilka takich elementów, o których już słyszeliśmy wcześniej. Było też trochę hipokryzji w tym wszystkim. No. Na co naszą hipokryzja polega? Ja nie wierzę w intencje po prostu. Aha. Niektórych, szczególnie jeżeli mówi ktoś o ochronie etatów nauczycielskich. No, ale to nie chcę rozwijać tematu, bo... A Dariusz Zawadzki. Po prostu. Faktycznie na tych spotkaniach radnych z prezydentem, z prezydentami tak de facto i z przedstawicielami Urzędu Miasta, ja byłem na jednym tylko, na pierwszym tym spotkaniu, był wniosek większości radnych Rady Miasta, żeby prezydent przygotował jeden projekt uchwały. Kolega Irek Zarzycki, który był wnioskodawcą tego wniosku, nie był na żadnym z tych spotkań. Wnioskodawcą tego dzisiejszego wniosku. W związku z tym poczuł się niejako przyparty mocno do ściany, kolanem, i on apelował o to, żeby on jako radny miał prawo wyboru. Albo uchwała, która mówi o wygaszaniu gimnazjum nr 2 i uchwała, która mówi o pozostawieniu tej placówki oświatowej. No i stąd był jego wniosek, który tam dwoma głosami przeszedł bodajże, reszta się wstrzymała po prostu, bo... 3-1 było, reszta się wstrzymała. No właśnie, dzisiaj na komisji
padły nowe różnego rodzaju argumenty, często też dochodziło do różnych emocjonalnych wystąpień. Po prostu ja myślę, że większość z radnych obecnych na komisji jeszcze przetrawi to wszystko, przeanalizuje w swoim sumieniu. Tak jak w naszym wypadku, my w poniedziałek mamy klub i chcemy na klubie podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie. Więc myślę, że wnioski komisji to jedno, a to, co wyjdzie na sesji i co okaże się, ponieważ nikt nie ma większości w Radzie Miasta, więc to i tak radni demokratycznie podejmą decyzję, a jaką podejmą decyzję, to drugie. No, ale żeby nie okazało się za chwilkę, jak... Komu gra? To nie mój. Ja no, bo są fajne melodyki. Ale żeby nie okazało się tak, jak była kwestia śmieci, że potem się okazuje, że radni głosują, a wychodzą zupełnie inne rzeczy niż była intencja radnych i będzie problem, tak? Żeby się nie okazało, że za chwilkę to, co niektórzy mają na myśli, tak? Czy ochrona etatów nauczycielskich, ochrona szkół, wszystkim odbije się czkawką, nie wspominając o tym, że to kosztowało więcej. To znaczy, ja powiem tak, intencją większości radnych Rady Miasta, tak samo jak i moją intencją, jest dobro dzieci przede wszystkim. Prezydent deklarował, że w przypadku, podkreślam słowo w przypadku, podjęciu uchwały czy decyzji o wygaszaniu gimnazjum numer 2, to nikt z nauczycieli tam pracujących nie pozostanie bez pracy. No to nie do końca tak było. No ale... Prezydent deklaruje, że zrobimy wszystko, żeby zagospodarować tych nauczycieli, bo trzeba się liczyć z tym, że ktoś, kto osiągnął już uprawnienia emerytalne, nie będziemy dla niego na siłę szukać miejsc pracy. Nie? To już są sprawy, nazwijmy to techniczne. Chodzi generalnie, żeby czynnych zawodowo nauczycieli po prostu nie pozostawić bez środków do życia, bo to jest tragedia dla rodziny i o tym wszyscy doskonale wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast wiemy również dobrze, że dobro dzieci polega na tym, że w tym okręgu, które podlega pod gimnazjum numer 2, jest bardzo mało dzieci z tego przyszłego rocznika. Kolega Boguś Połowniak wyliczył, bo on robił swojego rodzaju jakieś dochodzenie, że jest tych dzieci około 21. Z tego gro rodziców tych dzieci nie chce oddać tych dzieci do dwójki. Dlatego jest problem z naborem. Szkoła oczywiście zrobiła krok do przodu, rozszerzyła swoją ofertę na klasy tak zwane sportowe i to jest dobry ruch, uważam, z ich strony. I teraz pytanie, czy ta oferta wzbudzi na tyle zainteresowania wśród dzieci i ich rodziców, że no, będą mieli skuteczny i mocny nabór dzieci do klas tych sportowych i do tej sali, do tej klasy głównej. To jest pytanie, bo właśnie to, co powiedział kolega Jacek, że Jacek Kalinowski powiedział, że jeżeli okaże się, że do tych klas sportowych nie będzie takiego naboru, jak on sobie wyobraża, to on pierwszy podejmie rękę za zlikwidowaniem, już nie za wygaszaniem, ale za zlikwidowaniem tej szkoły. No i tu teraz musimy rozstrzygnąć, czy zaryzykujemy i sprawdzimy, tak jak w pokerze sprawdzamy na karty na stół, czy po prostu ten nabór będzie. Czy mimo wszystko no, demografia mówi swoje i ten nabór tej głównej klasy, który nie zapowiada się ciekawie w tym roku. A nie sądzę, żeby tak jak też kolega mówił, i mieszkańcy innych ulic byli zainteresowani, że z szóstki, ze szkoły numer 6, ze szkoły numer 8, czy z numer 1 mają przejść do numer 2. Ja jeszcze jedną rzecz wyjaśnię, bo to jest bardzo ważna rzecz, o czym dzisiaj, nie wiem czy Darku zwróciłeś uwagę, ja próbowałem o tym mówić. A mianowicie funkcjonowanie szkoły z oddziałami sportowymi to nie jest prosta sprawa. Bo to nie jest szkoła mistrzostwa sportowego, finansowana między innymi z Ministerstwa Sportu. W szkole z oddziałami sportowymi musi funkcjonować jeden oddział ogólny, czyli jedna klasa ogólna, nie sportowa, a dopiero przy niej można tworzyć nowe oddziały, które będą już klasycznymi oddziałami sportowymi. Za tymi oddziałami idą dodatkowe godziny zajęć wychowania fizycznego. Nie? Czyli to są dodatkowe pieniądze, koszty, które trzeba wyłożyć. Ale warunkiem istnienia oddziałów sportowych jest istnienie oddziału ogólnego odrębnego. Jeżeli by nabór do tego oddziału ogólnego nie wyszedł, to kolejny oddział zamiast oddziałem sportowym musiałby się stać oddziałem ogólnym. Czyli nie byłoby tych dodatkowych godzin WF-u, których czyli tutaj... nie byłoby tej motywacji dzieci, rodziców, o czym my tutaj mówimy. Tak? To jest bardzo ważne, dlatego że myśmy to analizowali na etapie przygotowywania tej reformy, bo sam pomysł tworzenia oddziałów sportowych akurat w tej placówce jest interesującym pomysłem, ponieważ ta szkoła ma już duże doświadczenie, jeżeli o to chodzi. Nie, pamiętacie pewnie kilka lat temu, jak była próba likwidacji tej szkoły. No przecież udało się uratować gimnazjum numer 2, w mojej ocenie dobrze się wtedy stało, tylko dlatego, że ta szkoła zaczęła się
profilować. Nie? Sprofilowała się sportowo i sprofilowała się, jeżeli chodzi o klasy terapeutyczne. No to więc i to dzięki temu ta szkoła mogła zafunkcjonować i odbiła się. I ja tutaj, ja wiem, no, grono pedagogiczne ma też dużo żalu do mnie. Ja mam akurat to szczęście czy nieszczęście, że muszę przeprowadzać te chyba najtrudniejszą reformę, jaką udało nam się w ostatnich okresach przeprowadzać i mieć na uwadze cały system oświaty, a nie tylko jedną placówkę, bo ten cały system oświaty jest dla nas o wiele ważniejszy. I jedno kółeczko w tym trybiku, ten trybik w tej maszynie może być ważny, ale niekoniecznie musi. To wtedy pamiętam, że była taka duża motywacja do tego, żeby nauczyciele sami z siebie zrobili wszystko. Wtedy umowa z Akademią Piłkarską, z Miejskim Klubem Pływackim, z Klubem Strzeleckim. To spowodowało, że faktycznie do tej szkoły zaczęły garnąć się dzieci spoza obwodu tej szkoły, które sportowo były tam ukierunkowane. Nawet przyjechała tutaj rodzina ze Szczecina, tylko po to, żeby dzieciak uczył się w klasie sportowej, w piłce nożnej i grał i podobno bardzo dobrze gra w tę piłkę. Więc to ma swoje, to ma swoją logikę. Nie? Pytanie brzmi, na ile to będzie interesujące dla rodziców 6 i 7-latków, nie? Bo dla rodziców nastolatków to jest interesujące i może być interesujące. Jeżeli rada zdecyduje, że będzie tam szkoła podstawowa, to będziemy mieli okazję to sprawdzić. Jeżeli się okaże, że to nie wyjdzie, to wtedy koszty likwidacji tej szkoły będą dużo większe niż wygaszenia w tej chwili funkcjonowania placówki. I oczywiście z problemem dużym zostaje Liceum Ogólnokształcące imienia Kopernika za 2 lata, kiedy będzie miał podwójny nabór. No, zobaczymy, jak to będzie. Będzie martwił się starosta, a w 28 będzie martwiła się Rada Miasta. Będziemy się temu przyglądali. Panowie, Lex Szyszy. Ja bym chciał jeszcze tylko zaapelować do wszystkich, żeby nie wywierać presji takiej na radę, bo wszyscy i tak są wyjątkowo zestresowani tą sytuacją, bo mówię, to jest piekielnie trudna reforma i tutaj krzyżują się interesy różnych grup, a najważniejsze w tym wszystkim musi być dziecko. I żeby się powstrzymać po takim... Tabliczek z nazwiskami, żeby się powstrzymać przed taką agresją, dlatego że to nie służy nikomu. No, i dzisiaj mieliśmy taki przykład, kolega radny, że będzie tabliczki przybijał z nazwiskiem, kto zlikwidował szkołę. No, takich rzeczy nie wolno robić. No. Odrobina niezależności, myślę, Radzie Miejskiej jeszcze nie zaschodziła, natomiast nie należy się po prostu przerażać. Rada jest do tego, żeby podejmować decyzje, aczkolwiek racjonalne i wytłumaczalne. I to jest najważniejsze. I transparentne. A natomiast jeżeli ktoś chce wywierać presję na Radę Miasta, to z zasady się źle kończy dla wszystkich, tak, żebyśmy wiedzieli na przyszłość. Panowie, Lex Szyszko, co wycinamy w Kobrzegu? Mamy jeszcze okazję, bo zaraz ojciec prezes zmieni nam prawo i znowu nie, że można wycinać. No na szczęście Kołobrzeg nie idzie tym trybem, znaczy Kołobrzeg. To de facto chodzi, no, chodzi o działki, których właścicielami są... U nas rzekomo tyle się wycina, a jakoś jeszcze nie wiedziałem, że specjalnie coś leciało pod topór. Nawet widziałem, szedłem wczoraj ulicą Budowlaną, tak rzuciłem okiem pod wieżę ciśnień, nawiasem mówiąc. Tam rosną drzewka w bardzo bliskiej odległości. No i właścicielem tego są wodociągi, prawda? No i pomyślałem sobie, jak to fajnie, że nikt nie wpadł na pomysł, żeby, nie chcę oczywiście poddawać nic na tacy, ani prowokować, ale jak to nikt nie wpadł na pomysł, żeby skorzystać z okazji i te drzewa wycinać tam. Ale nie mogliby. Budynku. Wiesz dlaczego? Hmm? Dlatego, że te przepisy dotyczą działek prywatnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z wykorzystaniem tych nieruchomości. Te nadużycia, do których dochodzi, nie wiem, czy dobrego słowa używam, nadużycia, ale na pewno jest w tym trochę cwaniactwa wykorzystania przepisu... No widziałeś w Warszawie. Ale to ja ci powiem, na czym to polega. Właścicielem działki jest osoba fizyczna. Nie? Na przykład Jacek Woźniak. Nie? Jest właścicielem działki. Dziś wjeżdża, wycina wszystko, o nic się nie pyta. Tak było pod tym urzędem gminy, którymś tam pokazali taki właśnie, taki chyba najbardziej jaskrawy przykład w Warszawie. Nie? Dziś ja to wyciąłem w majestacie prawa. Jutro sprzedaję to albo wydzierżawiam deweloperowi, który to zabudowuje hipermarketem, bo plan mu na to pozwala, no tak. Nie? I on już nie odpowiada za tę wycinkę. A po drugie, no nie musi. Na tym polega przekombinowanie z tą ustawą. I powiem coś bardzo kontrowersyjnego. Nie wierzę w przypadek, że ta ustawa została tak przygotowana. No, Jarosław, to samo powiedział Jarosław Kaczyński, sam powiedział, panujący nam prezes. Tak jest, Jarosław Kaczyński powiedział ludzi, czyli na spotkaniu wewnętrznym PiS-u, ale wyciekły też słowa przecież na zewnątrz, że ta ustawa była zlobbowana.
Zgadza się. Więc jeżeli on tak powiedział, a ja wierzę, że tak powiedział, to znaczy, że powinien zrobić wszystko, żeby jak najszybciej wstrzymać te przepisy. Dotychczas obowiązujące przepisy nie były wcale takie rygorystyczne, jak się komuś to wydawało. Wszystkie drzewa do 10 lat można było wycinać bez żadnych decyzji, bez żadnych zgód. Nie? Gmina miała prawo i miała możliwość kształtowania przestrzeni tej zielonej na swoim terenie. To jest bardzo ważne. W Kołobrzegu Wyrwidomp nie ma za dużo do roboty, dlatego że sporo terenów zielonych jest wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Na przykład w strefie uzdrowiskowej ani uzdrowiska, ani poszczególne te ośrodki nie mogą wyciąć tych drzew. Teren jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z tym te drzewa podlegają tej ochronie. Nie. Jedynie co mogą powycinać to mieszkańcy domków jednorodzinnych na swoim. To niekoniecznie, ulica Zygmuntowska, tam też drzewka rosną. Niektóre, nie. Na przykład ja osobiście przed swoim oknem zasadziłem małe drzewko, jodełka, teraz mi wyrosła do bodajże chyba drugiego piętra. Także... Podobało mi się, widziałem dzisiaj wypowiedź na Twitterze to wiecznie skorzystam z Włodzimierza Cimoszewicza, że żeby wyrosło drzewo, trzeba wsadzić szyszkę. Aczkolwiek dobre. Wierzę ciśnienie, ponieważ wierzę, że spisana do rejestru zabytków nie da się wyciąć drzewo. No. Uważam, że powinno się wrócić do poprzednich regulacji i one będą przejrzyste. Nie zgadzam się tutaj z niektórymi osobami, które polemizują w tym zakresie, że to jest zbyt daleko idąca ingerencja we własność prywatną. To nie do końca tak jest. Ale jak we własność prywatną? No bo jeżeli drzewo rośnie na twoim terenie, no to wydaje się, że jest twoje, nie? Nie, to tak nie jest. No właśnie problem polega na tym, że trzeba się zastanowić, zanim drzewo się posadzi. Tak? A jeżeli ktoś się posadził kiedyś w przyszłości i przyjmujesz taką działkę, no to sorry, tak. Zawsze możesz ją oddać Skarbowi Państwa. Nic nie stoi na każdej nieruchomości trzeba zorganizować jakiś obszar terenu zielonego. Wszystko da się pogodzić. Dotychczasowe regulacje poprawione w poprzedniej kadencji Sejmu, łagodzące trochę skutki, czyli na przykład mówię, możliwość wycięcia drzewa, które ma mniej niż 10 lat. Nie? Tego nie było wcześniej. Kiedyś do 3 lat tylko było. Teraz jest do 10, znaczy potem było do 10. W mojej ocenie to już było wystarczająca ochrona interesów osób prywatnych. No dobrze, proszę Państwa, czas mija jak zwykle miło, nasz już dobieg końca. Komentowaliście Dariusz Zawadzki, tradycyjnie Andrzej Grzeczek, Robert Dzięba. Dziękuję, do zobaczenia.